chciałbym zobaczyć, jak zostawia ogólnie ten Lącin ślady przedniego koła. Pewnie ja bym jechał pijany, nie? Tak ja bym jechał kierownicą. Mam nadzieję, że jest dobrze kamerka ustawiona. Jedziemy się karnąć enduro Lącinkiem. Niestety przy Lącinie prawie nic nie grzebnąłem ostatnio. To ogląda kartę społeczności. Mógł tam zobaczyć posta, gdzie niestety się wytłumaczyłem. Mianowicie uszkodził mi się tranzyt. Tranzyt mi się zepsuł. Niestety przy nim grzebałem. Ale rosa, jasny giero. Jak widzicie, nie zapierdziela to jak 170 RCU. Jak 170 RCU nie zapierdziela. Ale jakoś jedzie. Niestety koło dalej jest centrowane. Gdzie by tu wjechać? Nie wyjedzie na furtę. Na razie przynajmniej. Jak się tym niebezpiecznie jedzie. Wiem, gdzie pojedziemy. Pojedziemy go przetestować na górce, gdzie 140 i 170 podjeżdżaliśmy. To będzie chyba jeden z najlepszych testów. To teoretycznie nam się technika liczy. Bardziej się technika. Ojej, tu będzie test stabilizacji kamerki chyba. Jak se kamerka daje radę, bo trzepie tym Lącinem niemiłosiernie. Jasny pieron. Kurde, brakuje mi zawieszenia ze 170. Jasny, ojej. Ojej, ojej, ojej. Chciałbym zobaczyć, jak zostawia ogólnie ten Lącin ślady przedniego koła. Pewnie ja bym jechał pijany, nie? Tak ja bym jechał kierownicą. Tak pewnie to przednie koło zostawia ślady. Podjedziemy tutaj. Jest jedynka, dwójka. Jedziemy. Wyjechał. Jasny pieron. Było ciężko, ale wyjechał. Łańcuch przeskakiwał. Było pewnie słychać na filmiku. No niestety zębatki są jakie są. I łańcuch jest jaki jest. Najgorsze jest to, że mam tylko przedni hamulec. Muszę trochę silnika bardziej używać. Podjedziemy tutaj.
Podjedziemy pod tą górkę. Kurde, że ja do połowy nie dojadę. No ale warto przetestować w ogóle. Zrobiłem sobie nowy odpowietrznik, zobaczcie sobie. Muszę podgląd jakiś włączyć. Nowy odpowietrznik, no. No jest odpowietrznik ogólnie. Bo wcześniej się lało paliwo na mnie, a teraz się będzie lało na kierownicę. Jest to zrobione, ale to wam potem. To ja będziecie ciekawi, to wam powiem, jak ja to zrobiłem. Dobra, próbujemy. Dwójko tu nie uciągnę na pewno. Spróbujemy jedynką. Tylko kurde, na stojąco nie ujadę. Ojej. Nie ma szans. Nie ma szans do połowy. Ojej, ale się oparzyłem o rurę. Ojej. Musiałbym na stojąco i go szarpnąć trochę. No ale do połowy. Jest przepaść kolosalna. No niestety. A ludzie piszą, że ich lącin to bestia. Ten lącin też będzie bestia, ale w swoim czasie. O! Coś tu kapło. Zobaczmy skąd to kapie. A uszkodzona jest chyba ta pokrywa. Ta pokrywa jest uszkodzona. Spod statoru nie kapie. Kapie tutaj spod tej pokrywy. Taki problem to nie problem. Dobra, no. Łańcuch dałem luźniejszy, bo ogólnie jak się skacze, to on się szpanuje i nie ma za dużo luzu. No ale tutaj na zębatce słabo siedzi. O. Siedzi słabiutko na zębatce, no i. No i widzę, że wyciera tutaj silnik, no bo to wszystko krzywo, no to się nie dziwcie. Dobra, jedziemy trochę mniej hardkorowy teren. Dobra, jedziemy po tą mniejszą hardkorową górkę. Ale taki problem to nie problem. Pasuje się przejechać przez jakiś trochę bardziej hardkorowy. Bardziej hardkorowy teren. To lagi weszło? Jak na taką moc? Nawet sobie lącinek daje radę. Dawno tu nie jechałem. No nie było kiedy, nie było czasu. Gdzieś tu się chyba jechało. Trafimy jakoś. Ojej. 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 Ojojoj. Powolutku, na spokojnie. Dawno mnie tu nie było, kurde. Wszystko zarosło. Powinienem jechać tędy. Jasny pieron, coś tam dalej kuje, kurde. Chyba będę musiał tego wkręta całkowicie stamtąd wywalić. Hamujmy silnikiem.
przepomóc nogą. Dobra, próbujemy. Teraz dopiero jak ludzie nie umieją jeździć. Aj. Muszę się przyzwyczaić do tego lącina. Ale tak kurde zryte to wszystko. I jak tam jest przejechać? Pamiętam dawniej, no to przecież się skakało z góry i tutaj w dół, a teraz taka jest wydarta dziura. Nie chcę lącinowi pałować, żeby łańcuch się tak szybko nie zeszedł. O, romany łańcuch. Nie wiem, czy przeskakuje z przodu, czy z tyłu. Teraz pasuje tu jakoś delikatnie po tą górę wyjechać. No nie wyjdziemy tutaj, bo łańcuch za bardzo przeskakuje. Ale zrobimy taki myk. Kurde. Jasny piero, no. No nie usiedzę. Kurde, no, nie usiedzę na tym. Uciąłem tego. Aha, dobra, wszystko fajnie. Tylko ja wykręciłem nie tego wkręta, co trzeba. Jasny gwint. Ojej, patrzcie, dalej ten wkręt jest. A ja wykręciłem wkręta, myślałem, że tego nie sprawdziłem sobie. Ojej. No i dalej jest problem z jazdą. Aha, bo ja miałem dwójkę, dlatego go zdławił. Trzeba będzie rozebrać ten silnik jeszcze. Przywrócić go. A, o wiele wolniej jedzie. Na jedynce. Nie suszycie, jak przeskakuje. To już nie jest jazda wtedy. Na takim łańcuchu. Lądzi nie jest pod tym względem fajnym, bo wącha paliwo, no ale kurde mele, no trzeba będzie ten silnik chyba zrobić. Jak będziecie strasznie chcieć, to go zrobię, no. Ale na razie go potestujemy. Jak się ma coś zepsuć, niech się zepsuje. Jedziemy dalej. Chudeczka. Jasny gwint.
takiej drogi równiejszej, na której Lącin powinien sobie dobrze dawać radę. Hamujemy silnikiem, bo nie ma hamulca z tyłu. Kolanami to prawie o kierownicę zawadzam. Ja pierdzielę. Przednie koło to hamuje o tą płytę. Masakra. No i cóż mogę powiedzieć, no. Jak widzicie Lącinka. Powiem wam szczerze, te duże koła do niego nie pasują. I jak jeździcie trochę agresywniej, to te koło uderza w płytę pod silnikiem, w to. Czyli nie pracuje w całym swoim zakresie. No niestety. Niestety tak jest. No i jest za krótkie ramo troszeczkę, jak widzicie, no. Lącin jest troszeczkę za krótki względem kół. No i tak to tak średnio wam powiem.